zauważyliśmy, sprawdzając statystyki na YouTubie, że wiele osób ogląda nasze materiały, jednak ich nie subskrybuje naszego kanału. Więc bardzo proszę, wciśnijcie ten dzwoneczek, ustawcie dzwoneczek, to będziecie dostawiali powiadomienia, żeby nie przeoczyć żadnego naszego materiału. Cześć! Witajcie na kanale Automatycznie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek, w którym odniosę się do waszych komentarzy, do waszych pytań, które zadawaliście pod filmem termiczna degradacja, czyli kiedy wymieniać olej w automacie. Komentarzy jest bardzo dużo, bo jak patrzę na ten moment 35 tysięcy wyświetleń i ponad 200 komentarzy. Ja przeglądałem wszystkie te komentarze wczoraj wieczór. Zebrałem najważniejsze, takie najciekawsze, czy takie, które będą najbardziej wartościowe, żeby się do nich odnieść w pliku Excela i postaram się teraz na nie odpowiedzieć, więc odcinek znowu będzie pewnie troszeczkę przydługawy, jeżeli ja będę chciał na te wszystkie pytania, komentarze odpowiadać. Natomiast postaram się, żebyśmy umieścili gdzieś, pewnie będzie hiperłącze do pliku excelowskiego albo do Worda, gdzie te wszystkie pytania będą, więc jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie tą listę pytań przeglądać, żeby sprawdzić, czy są rzeczy, które naprawdę interesują jego. Odnoszę się do pytań, które zadawaliście, czyli mam taki samochód dynamicznie czy statycznie, cała masa tych pytań jest, więc stwierdziłem, że po prostu nagramy odcinek, bo odpisywanie w komentarzach nie ma większego sensu, bo nie dam rady, za długie by te komentarze były, więc szkoda też mojego czasu, wolę po prostu usiąść, ponagrywać i myślę, że będzie to, wybrzmi to lepiej, taka odpowiedź na pytania, aniżeli na po prostu napisanie kilku zdań. Odnosząc się do waszych komentarzy, tak, jest tutaj błąd na banerze, nie zauważyłem tego, jak zamówiliśmy baner, popatrzyłem na niego od góry do dołu, sprawdziłem, czy w adresie nie ma pomyłki w nazwie firmy, a później po prostu wymiana, no jak czytałem, to szczerze powiedziawszy, to no, dynamiczna wymiana oleju, ja wiem, co to ma być napisane, więc no, w życiu bym nie zauważył tej literówki. Dziękuję, że powiedzieliście, nie wiem, za jakiś czas może wstawimy tu jakąś buźkę, słoneczko, żeby to poprawić, no a docelowo niestety, no zrujnowaliście mi życie, baner do wywalenia. Więc no tyle, tak, to jest literówka, brawa dla spostrzegawczych, że zauważyliście w ogóle, ja bym nie zwrócił na coś takiego uwagi. Słuchajcie, lecimy z pytaniami. Mówisz, że statycznie raz wymienisz olej i może paść skrzynia, a niby z jakiego powodu będzie to szarpać, skoro olej i tak jest o połowę czystszy. Rozwiej mit i wytłumacz, bo tak to lekki farmazon powielasz. Czyli tak, masz rację, jeżeli wymienimy olej raz, to mamy w skrzyni połowę nowego oleju i połowę starego. Problem polega na tym, że ten nowy olej, jeżeli jest dobry jakościowo, ma bardzo dobre właściwości płuczące. Czyli nowy olej zacznie wypłukiwać zanieczyszczenia, które gdzieś tam w skrzyni są. Jeżeli olej bardzo długo nie był wymieniany, pokazywałem, traci w pierwszej kolejności właściwości myjące, czyszczące, płuczące, dyspergatory. Więc całe zanieczyszczenia osiadają na elementach skrzyni biegów i one tam są, ponieważ stary olej nie wypłukuje, nie czyści. Wlewasz nowy olej, czyli masz połowę nowego oleju, nowy olej zaczyna to wypłukiwać i te zanieczyszczenia trafiają do oleju i zaczynają krążyć w oleju, a jest ich bardzo dużo, ponieważ przez długi okres czasu się odkładały i wtedy mogą trafić właśnie do elektrozaworów, do sprzęgieł, na uszczelnienia, do tłokorozdzielaczy w sterowniku hydraulicznym i zdarza się tak właśnie, że spuszczasz olej i jest w miarę czysty, w miarę dobry. Wlewasz nowy, samochód jedzie w trasę, jeździ i później olej jest gówniany. I my mamy film, postaram się może, żeby go podlinkować, jak wymienialiśmy olej dynamicznie w Peugeotie po bardzo dużym przebiegu, olej był już w miarę czysty, samochód zrobił chyba 10 tysięcy kilometrów, już nie pamiętam dokładnie, i przyjechał na kontrolę. I olej znowu był bardzo brudny. No i to jest właśnie ten case, że olej był czysty, dopłukał skrzynię biegów i znowu zrobił się brudny, więc trzeba go wymienić, żeby znowu był czysty. Dlatego właśnie skrzynia może zacząć szarpać. Jak dobrze, że mam skrzynię, w której nic nigdy się nie wymienia, bo nie ma sprzęgieł, przezębień, filtrów, a nawet nie ma pompy oleju. A co to takiego? Toyota Prius. Oczywiście dla spokoju wymieniłem po 12 latach 230 tysięcy km przebiegu cały płyn, czyli 3,6 płynu ATF za całe 180 zł i to wszystko na następne 10 lat. No, tutaj bym troszeczkę polemizował. Toyota Prius, więc prawdopodobnie z tego, co tutaj mówimy, że nie ma sprzęgieł, nie ma przezębień i tak dalej, przezębień, filtrów,
choć nie ma przeziębień, czyli obstawiam, że nie jest to manual, nie ma sprzęgieł, czyli nie jest to automat, czyli jest to hybryda, czyli mamy tą skrzynię CVT Toyota. Ta skrzynia opiera się na przekładniach planetarnych, więc są koła zębate. Przekładnie planetarne pracują na panewkach, więc muszą być smarowane. W środku w skrzyni biegów mamy generator i silnik elektryczny, bo one tak z reguły pracują. Jako jedno jako generator, drugie jako silnik. I dzięki temu mamy na przekładni planetarnej bezstopniową zmianę biegów. I nie ma czegoś takiego, że nie wymienia się oleju 230 tysięcy i wszystko jest dobrze. Cieszę się, że jest dobrze, natomiast standardowy problem w tych Toyotach to taki, że padają generatory i padają silniki. Padają dlatego, że jeżeli nie wymienia się oleju odpowiednio często, częściej niż co 200 tysięcy, ja bym wymieniał co 60. Trzeba wymieniać olej, ponieważ jeżeli się oleju nie wymienia, to opiłki, materiał ścierny, ścier z kół zębatych trafia do oleju. Z olejem jest rozprowadzany po silnikach, po generatorach, czyli przepływa bezpośrednio przez uzwojenia tych elementów. A jeżeli przepływa przez uzwojenia, to te opiłki metalowe mogą się wbijać w uzwojenie i mogą robić zwarcie. Uzwojenia się przepalają. Jeżeli olej jest brudny, zanieczyszczony, nie odbiera odpowiednio ciepła, nie ma odprowadzenia ciepła, czyli nie ma studzenia w takiej skrzyni biegów. Tak jak tutaj powiedziałeś, 3,6 litra, 180 zł, odkręcasz korek, spuszczasz, wlewasz. Więc ja bym te 180, 200 zł wydał raz na 60 tysięcy, żeby mieć święty spokój. Poza tym pompa oleju w środku jest. Jest ona napędzana bodajże podczas jazdy, jeżeli dobrze pamiętam, z którejś planetarki. Czyli jeżeli jedziesz, to załącza się pompka, która właśnie rozrzuca olej po skrzyni biegów, żeby rozbryzgowo smarować całą... Nie rozbryzgowo, tylko jest wymuszone właśnie smarowanie i studzenie, żeby odbierać ciepło tych silników. Żeby olej się wylewał i od samej góry silników uzwojeń, po uzwojeniach silników zlewa się w dół, żeby odbierać ciepło. Kupując auto z przebiegiem 300 tysięcy, wymieniony był olej statycznie przez sprzedający. Kolor żółty. Przy 400 tysiącach zrobiłem dynamiczną wymianę w skrzyni automatycznej W203, 15 litrów. Mycie z płukaniem likim oli. Obecnie 450, skrzynia cały czas płynnie, pomimo dużych przebiegów autostradowych. No, tak jest. Olej był czysty, więc miał kolor żółty, więc był czysty, więc skrzynia była regularnie serwisowana. Później przy 400 tysiącach zrobiono dynamiczną wymianę. Jak dla mnie trochę późno. Lepiej jest robić wymianę częściej, chociażby statyczną, aniżeli dociągać do 100 tysięcy, bo pytanie, czy te 100 tysięcy to już nie jest za dużo. Czyli można by było dociągnąć do 100, ale trzeba kontrolować, czy on już się nie robi brudny, czarny, bo pamiętajcie, że olej degraduje się wykładniczo. Jak się zrobi trochę ciemny w 50 tysięcy, to po 70 już będzie całkowicie ciemny. Za dużo gadania o tym, ile trzeba na ten temat powiedzieć. Poza tym rewelacja. Dzięki za naprawdę solidną bazę konkretnych informacji. Respekt. Jeszcze jedno. Serwisy autoryzowane BMW rekomendują dynamiczną wymianę oleju. Z tym się nie spotkałem. Nie wiem. Tutaj moglibyśmy polemizować, bo za chwilę w komentarzach uzewnętrznią się tacy, którzy mówią, że ZF zabrania czegokolwiek oprócz statycznej wymiany. A tutaj widzimy, że BMW rekomenduje dynamiczną wymianę oleju. Być może mają coś takiego dopuszczone w dokumentacji. I mogliby coś takiego zrobić, ale to już obstawiam, że zależy od konkretnego danego serwisu. Na pewno mogą coś takiego zrobić. Nie oglądam Was więcej. Zniszczycie we mnie poczucie bezpieczeństwa, solidności mojej skrzyni 18-letniej ZF4 HP20, która ma 110 tysięcy km i będzie mi się kurna jeździło jak na igłach. Ja mam propozycję, czytacie instrukcję producenta, to może dajcie propozycję przeglądu skrzyń, kosztów, czasu i tym podobnych. Bo jeżeli słyszę, że po 80 tysiącach coś mam wymienić, a mam zrobione 110 i 18 lat bez dotykania, to co ja mam sobie pomyśleć? Sprzedać auto, kupić nowsze? No właśnie, to też musicie zrozumieć. Ja podałem 80 tysięcy kilometrów i nakazuję wymianę wszystkich tarczek ciernych. Wymianę wszystkich, jeżeli coś jest robione. Czyli jeżeli skrzynia jest rozbierana, bo nastąpiła jakaś awaria, przypadek, zbieg okoliczności, cokolwiek, rozbieramy skrzynię biegów, to przy znacznym przebiegu, dla ZF-a znaczny przebieg to jest już powyżej 80 km, no powinniśmy te elementy wymienić. To nie jest remont kapitalny, tak? Tylko, że ja mam co 80 rozbierać skrzyń, jeżeli coś się dzieje. I tutaj, jeżeli jest 18 lat, 110 tysięcy km, jest to skrzynia 4 HP20, odkręcić korek, zobaczyć olej, powinien być w całkiem dobrym stanie przy takich małych przebiegach, w jakimś tam Citroenie, tutaj jest napisane, więc po prostu wymieniłbym olej statycznie raz, później za chwilę drugi raz statycznie, ewentualnie dynamicznie, jeżeli chcesz, i jeździłbym dalej, bo to nie ma tak, że trzeba wszystko wymieniać. Jeżeli coś się dzieje, to wtedy. Jak wygląda sytuacja ze skrzynią CVT? Skrzynia CVT, czy na pasku metalowym, czy na łańcuchu metalowym, to jest
To są metalowe wariatory, czyli takie koła, które są pod stożkiem, do których wchodzi tutaj pasek czy łańcuch i moment obrotowy przenoszony jest na zasadzie tarcia pomiędzy metalem i metalem. Czyli pomiędzy metalowym paskiem, łańcuchem, a metalowymi wariatorami, kołami. Więc tam wytwarza się bardzo dużo ścieru, takiego pyłu metalicznego. To nie są opiłki, ale to jest pył. Ten pył krąży w oleju i zabija wszystko, co się da. Zaciera wszystko, co się da. Oczywiście, jeżeli stosujemy słabe oleje, to ten pył bardzo szybko osiada na dnie skrzyni biegów i olej długo, długo jest czysty. Natomiast, znaczy to jest tak, robi się brudny, później zaczyna robić się czysty, a skrzynia biegów mimo wszystko pada. Z doświadczenia wiemy, że olej w skrzyniach CVT należy wymieniać jak najczęściej. Volkswagen od dawien dawna podaje, że 60 tysięcy to jest max w skrzyni CVT, w multitroniku na wymianę oleju. Są teraz takie marki jak Mitsubishi, jakieś Toyoty, które podają, że olej w CVT jest lifetime, ale te skrzynie, z tego co wiem, w niektórych przypadkach padają po przebiegach już nawet 100 tysięcy kilometrów, nowe auto, pierwszy właściciel. Więc ja bym wymieniał jak najczęściej i dobre jakościowo oleje, które mają dużo dodatków płuczących, żeby ten właśnie ścier, ten pył metaliczny wypłukiwać. Spoko materiał, póki co we wszystkich automatach jakie miałem szła dynamiczna wymiana oleju i nigdy nic złego się nie działo. Co do interwałów, to trzeba by tutaj zastosować amerykańską analogię. Tam ludzie zęby zjedli na automatach i z mlekiem matki wyssali wiedzę, iż olej w automatach należy wymieniać co 40 tysięcy mil i basta. No czyli powiedzmy 60 tysięcy kilometrów. Tutaj też to wszystko zależy od użytkowania, czy są duże obciążenia, jaka jest temperatura oleju, czy jest on odpowiednio studzony i tak dalej, ale powiedzmy 60 tysięcy kilometrów dla każdego jednego samochodu, choćby w ciężkich warunkach pracował, no to na pewno niesamowicie wydłuży pracę skrzyni biegów. Jak jest samochód katowany, to zrobi 150 tysięcy bez wymiany oleju, skrzynia padnie, a jeżeli będzie co 60 tysięcy wymieniany olej, to ona zrobi 250 czy 300, musi zrobić więcej, więc... No więc tyle. Ja mam dwa pytanka. Pierwsze, odnośnie adaptacji skrzyni. Jak działa, czy powinno się to robić? Jeśli tak, to kiedy? My adaptacji skrzyni biegów po wymianie z reguły nie robimy, jeżeli nie ma takiej konieczności. Z reguły najczęściej jest tak, że jest pewna procedura, że w testerem diagnostycznym zaznaczamy, że olej został wymieniony. Czyli kasujemy interwał olejowy. Robimy coś w jak kasowanie inspekcji olejowej. I sterownik wie, że olej został wymieniony i już sobie dolicza wartości do nowego oleju. Jeżeli wymienimy olej, skrzynia nie szarpie, zmienia biegi prawidłowo, nic nie robimy, nic nie ruszamy, dlatego że po wykasowaniu adaptacji w skrzyniach, które mają bardzo duże przebiegi, najczęściej występują później problemy szarpania, ciężko jest taką skrzynię douczyć. Nie mam czasu więcej o tym mówić, ale wykonujemy adaptację tylko wtedy, kiedy po wymianie oleju, na przykład dynamicznie, skrzynia szarpie. Jedziemy na przejażdżkę, pojeździmy po mieście, jest dobrze, doadoptuje się skrzynia, to jest dobrze. Jeżeli się nie doadoptuje, no to wtedy wymuszamy tą adaptację. Drugie pytanie, to program skrzyni, na przykład XHP w przypadku ZF-a. Tak samo zasada działania, czy szkodzi skrzyni, a może pomaga? Ja bym powiedział, że te wszystkie programy XHP, one nie wpływają moim zdaniem w żaden sposób na pracę skrzyni biegów, na żywotność skrzyni biegów. One skracają troszeczkę cykle zmian biegów, ta zmiana czasami jest szybsza, czasami w innym zakresie obrotów, ale z reguły dopóki nie wgrywamy tym XHP jakichś super sportowych programów, że skrzynia zaczyna ewidentnie szarpać, bo tak szybko zmienia biegi, to nie wpływa to na żywotność, raczej na silnik, na spalanie, bo silnik pracuje w innym zakresie obrotów, w niższym albo w wyższym, więc prędzej to na silnik będzie wpływało, aniżeli na samą skrzynię. Ja tam wymieniam statycznie razem z olejem silnikowym co 15 tysięcy km. Volvo S60 2004 rok, D5 silnik 430 tysięcy km i jest git. Szok. I szok, olej Jasol D3 plus pół Militeka. No ja sobie sprawdziłem, Militek to jest taki dodatek z K2. No i co? No i bardzo dobrze, wymienia bardzo często, bo co 15 tysięcy kilometrów, może nawet to jest lekka przesada, ktoś by powiedział, co 15 tysięcy, ale jaka to filozofia, co 15 tysięcy kilometrów wlać 3,5 litra oleju do skrzyni biegów. Jeszcze Jasol D3, ten olej dużo nie będzie kosztował, a cały czas jest tam czysty olej, plus ten Militek, sprawdziłem, nie wiem czy ten dodatek dobrze się nadaje do skrzyni automatycznej, ponieważ on ma za zadanie głównie wnikać w strukturę metalu i poprawiać pracę elementów, które trą ze sobą, czyli kół zębatych, powiedzmy, że panewek, więc w sumie to nie powinien wpływać na tarczki cierne, na tarcie na tarczkach ciernych, chociaż no, są przekładki metalowe. No ale jak widać, gościu dolewa, skrzynia jest dobrze dosmarowana, nie wyciera się, jest czysta w środku i jeździ. No to jak wytłumaczycie takiemu gościowi, bo za chwilę są tacy, którzy twierdzą, że oleju się nie wymienia,
No jak wytłumaczycie takiemu gościowi, gdzie ma 430 tysięcy, skrzynia Aizinowska, pięciobiegowa, a niektórzy do 200 nie dojeżdżają i to są gówniane skrzynie, bo one szybko padają i w tej skrzyni filtr jest niewymienny w środku. Jeśli w DSG interwał wymiany oleju jest co 60 tysięcy kilometrów, to gdy jeżdżę codziennie po mieście 5 kilometrów, zatrzymuję 3 kilometry i tak 5 razy, to powinienem wymienić olej po 30 czy 40 tysiącach kilometrów? Pytajnik. I nikt nie podaje, czy na przykład jeśli auto ma 6 lat, a nie ma przebiegu 60 tysięcy kilometrów, to też wymienić olej w skrzyni. Czyli po kolei. 60 tysięcy kilometrów to są standardowe interwały. Ja się kiedyś dokopałem do materiału Volkswagena, gdzie było podane, że w utrudnionych warunkach Volkswagen skraca do 40 tysięcy kilometrów. Czyli jeżeli jeździsz po mieście 5 kilometrów, zatrzymujesz się i ruszasz i zatrzymujesz, to teoretycznie, jeżeli dojechałeś do miasta, wszystkie elementy złapały temperaturę roboczą, to jest ok. Ruszasz się, zatrzymujesz, jeździsz po mieście, nie pałujesz tego samochodu, jeździsz spokojnie, powiedzmy, że ekologicznie, to skrzynia nie ma dużych obciążeń, zagrzała się i to nie są jakieś super trudne warunki pracy, ale trzeba kontrolować, czy ten olej się nie robi ciemny. Natomiast jeżeli mieszkasz w mieście, odpalasz auto, dojeżdżasz 5 km, tak jak powiedziałem, wyrzucasz dziecko w przedszkolu, za chwilę dojeżdżasz 3 km, drugie dziecko w szkole, za chwilę dojeżdżasz 5 km, nie wiem, ty do roboty i później jeszcze gdzieś tam i tak kilka razy, no to są już utrudnione warunki, interwały trzeba skracać. Jeżeli auto ma 6 lat i 60 tysięcy, a nie ma przebiegu 60 tysięcy, nikt nie podaje 5, 8, 10 lat. Znaczy tak, nie podaje się przebiegu, podaje się to 10 lat, bo to jest taka magiczna granica ogólnie przyjęta dla oleju, dla dodatków w olejach. Natomiast no, na 6 lat nie masz 60 tysięcy kilometrów, nie wiem, ja bym poprosił mechanika, żeby skontrolował, jaki ten olej jest. 50 tysięcy kilometrów w 6 lat. Ciągnąłbym na przykład do tych 60, no nie demonizujmy, nie przesadzajmy. 6 lat to nie jest jeszcze długo. Gdyby było 10 lat, a 50 tysięcy kilometrów, to bym wymienił, bo to już jest 10 lat, to już jest po prostu dużo i olej się zestarzał. Ale przy tam 6 latach i 50 tysiącach, to bym jeszcze pojeździł trochę, dociągnął do 60. Po naprawie skrzyni Volkswagen Passat B5 automat szarpie na początku do nagrzania skrzyni. Wymiana oleju nie pomogła. Teraz przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz nie szarpie. Jaka to przyczyna? ZF, czyli to będzie 5 HP pewnie skrzynia. No, ja bym powiedział, że przyczyną jest źle przeprowadzona naprawa, no bo jeżeli była naprawiana skrzynia biegów, no to skrzynia nie powinna szarpać. Wymiana oleju też nie pomogła, czyli obstawiam, że ktoś sobie wymienił olej na inny, lepszy jakościowo, oryginalny, czy hiper, super, nie wiadomo jaki dobry, albo nie wiadomo jaki drogi i też to nie pomogło. No nie pomogło, bo coś jest źle, może zawory się przycinają, może sterownik hydrauliczny jest uszkodzony, więc mało kiedy jest tak, że jeżeli, tutaj nie było szans, żeby olej pomógł, bo jeżeli skrzynia jest dobra, to na prawie każdym jednym oleju ona pojedzie dobrze. Jeszcze raz. Prawie na każdym oleju, prawie że każda skrzynia biegów pojedzie bardzo dobrze. Pytanie, czy się rozpadnie po 50, 150 czy 550 tysiącach kilometrów. Przy regularnym serwisie na dedykowanych porządnych olejach wytrzyma więcej. Na gorszych olejach ma wytrzymać mniej, ale tutaj mamy gościa, widzicie, leje Jasol D3. Ja nie stosuję tego oleju, ale nie uważam go za olej górny, z górnej półki, tak? I skrzynia robi przebiegi, jeździ i nic się nie dzieje. Więc tutaj wymiana oleju nie miała prawa pomóc w tym przypadku. Jaka to przyczyna? Źle zregenerowana skrzynia biegów. Może albo inaczej, naprawiona, a nie zregenerowana. Naprawili ci jeden element, który był uszkodzony, teraz trzeba popatrzeć, bo jeszcze inne są uszkodzone. Czyli dlatego my robimy regenerację, wszystko od początku do końca z reguły, bo zrobimy jedno, później się psuje drugie, później się psuje trzecie, klient ma pretensje, że zapłacił pieniądze, a tu dalej nie jeździ. Może pan podejmie się rozwiania wątpliwości co do holowania samochodu z automatyczną skrzynią biegów? Krótko. Można holować z niedużymi prędkościami, najczęściej to jest do 30 do 40 km na godzinę. Podają nieduże dystanse, czyli do 30 do 40 km dystans, przez jaki holujemy. Ja natomiast z reguły nie holuję samochodu z automatem, ponieważ jeżeli coś się zepsuło, uszkodziło w skrzyni biegów, to tylko pogłębimy usterki, może być masakra. Natomiast jeżeli padł silnik, jeżeli by mi padł silnik, nie wiem, zgasł, braku mi paliwa, miałbym holować samochód, no to pewnie bym go trochę tam podholował, ale naprawdę powoli i myślę, że 5 km to jest maks i z taką prędkością 20 km na godzinę. Skrzynie CVT szczególnie wrażliwe, to w ogóle odradzam holowanie. Z reguły mówię, producenci dopuszczają, ale ja tutaj nie zalecałbym w ogóle holowania.
skrajnych przypadkach nieduża prędkość, nieduży dystans. Zawsze trzeba brać pod uwagę typ konstrukcji danej skrzyni biegów. Na dzień dzisiejszy jest wiele typów, szczególnie gdy uwzględnimy samochody ponad 20-letnie. Typy. Mamy klasyczne hydrauliczne, mamy CVT, mamy dwusprzęgłowe, mamy zautomatyzowane. Powiedzmy takie standardowe typy skrzyni biegów. Oczywiście wychodzą jeszcze różne wariacje, czyli skrzynia CVT z konwerterem, czyli na przykład większość, które jeżdżą, lub skrzynia CVT ze sprzęgłem do przodu, do jazdy w przód, do jazdy w tył, czyli multitronik volkswagenowski. Lub nowe skrzynie CVT Jatco, które mają konwerter, a w mechanizmie różnicowym, przy mechanizmie różnicowym mają planetarkę i dwa biegi, czyli tak jakby reduktor na samym wyjściu, pierwszy bieg i drugi bieg, dzięki czemu wariatory są troszeczkę mniejsze, bo zyskujemy większą rozpiętość właśnie na tym reduktorze przy mechanizmie różnicowym, ja to tak nazywam, reduktor. Więc są różne konstrukcje, ale generalnie no, wszystko to się opiera na od lat znanych zasadach, więc tutaj nie ma filozofii, są większe temperatury, większe obciążenia, więc są lepsze oleje, ale zasada jest identyczna od dawien dawna. Wszystkim, którzy uważają, że nie należy wymieniać oleju, zadam proste pytanie, czy we frytkownicy swojej lub w na przykład McDonald's powinni wymieniać olej? I nie mówcie mi, że tam wpada kurz i nie mają filtra i istnieją nie mają filtra, są i istnieją frytkownice filtrujące olej, wymieniłbyś czy nie? No to jest takie, ktoś powie, porównanie totalnie z czapy, bo tutaj mówimy o jedzeniu, tu mówimy o skrzyni biegów. No ale tu jest olej, oczywiście on jest inny, ma inne właściwości, inne dodatki, ten musi być jadalny, spożywczy, ten nie musi być. No ale to tak troszeczkę z obrazu, pozwala zobrazować, olej, no ten się zużywa, drugi też się będzie zużywał, no nie ma siły. Toyota Yaris 2003 rok, w automacie 230 tysięcy przebiegu przejechane. Olej od nowości nigdy nie wymieniany. Czy wymieniać? Nie wiem. Nikt nie może mi udzielić info. No Toyota Yaris to będzie tam mały silniczek benzynowy, czyli te 230 tysięcy. To nie będzie jakaś tragedia dla skrzyni biegów. Jeżeli działa, jeździ dobrze, to ja oczywiście bym wymienił. Tylko znowu to, co powiedziałem, kilka razy statycznie, żeby wypłukać potencjalne zanieczyszczenia, które mogą w skrzyni biegów być. Ewentualnie zrobić dynamiczną wymianę oleju i cieszyć się jeździć dalej. I powiedzmy, skoro Yaris, lekkie auto, pewnie jakaś benzynka delikatna albo 1.4 dieselek, 70 koni, no to chyba były tam takie, to bym przeciągnął interwał następnej wymiany, nie wiem, na 100 tysięcy kilometrów, ale na pewno bym wymienił ten olej, jeżeli chcesz dalej jeździć autem. Skrzynia AL4 Citroen i w niej podobno tylko statyczna wymiana oleju. No dlaczego tylko statyczna? Skrzynia każda inna, statycznie, dynamicznie. Jest pompa oleju w skrzyni biegów, więc mamy ciśnienie, mamy układ chłodzenia, wpinamy się, robimy dynamiczną wymianę. Ojciec bez wymiany oleju miał przejechane 320 tysięcy mil auto Mazda 626. I oczywiście mogło tak być. Dwulitrowa benzynka, tam 110 koni chyba było w Mazdzie, załóżmy. Skrzynia biegów jeszcze ta starszego typu. No i oczywiście mogło tak być, że przejechał. Olej stracił swoje właściwości, zanieczyszczenia osiadały się na dnie skrzyni biegów i ten samochód dużo, dużo przejechał. Jeszcze odpowiednia eksploatacja, chłodnica była właściwa, że ta skrzynia nigdy nie łapała wysokiej temperatury, jest cała masa czynników. Tylko weźcie pod uwagę, że to, że ktoś przejechał 400 tysięcy, 300 tysięcy mil, czyli tam ponad 400 tysięcy kilometrów, to ja bym go postawił naprzeciwko kogoś, komu przy 200 skrzynia padła. I niech sobie podyskutują, czy wymieniać olej, czy nie wymieniać oleju, nie? Co z Toyotą ECVT? To już właśnie mówiłem też poprzednim, że to są przekładnie. Najczęściej są to skrzynie bezstopniowe na przekładniach planetarnych, czyli tam mamy silnik i generator w środku, wymuszony obieg do studzenia, wymieniać oleje. Co 60 tysięcy km odkręcasz, korek spuszcza, cały się wlewa, bo nie ma konwertera, nie ma tam sterowania, więc wszystko się jak w manualu zleje na dół. Wymień, niedużo kosztuje i będziesz miał święty spokój. Z przywożeniem części czy oleju do autoryzowanego serwisu, to się nie dziwię, skąd mają wiedzieć, czy kupiłeś olej oryginalny, zamiennej firmy, a nie nalewane badziewie w butelce oleju z aprobatą Mercedesa. A później to oni będą płacić, bo ty zamówiłeś z Allegro i 20 zł oszczędziłeś. Też bym ci nie wymienił i akurat tutaj ich podejście jest słuszne. Po remoncie skrzyni chciałbyś, żeby ktoś swój olej przywiózł, jest napisane 6 HP, a co w środku? A później ty płacisz za naprawę gwarancyjną, bo klient 100 zł oszczędził. No to słuchajcie, tutaj jest tak. Nie zgadzam się z tym podejściem, dlatego że
Znaczy to jest tak, jest tutaj racja, no nie wiadomo co ja przywiozłem, mogłem jakiś tam najtańszy gówno z Allegro przywieźć, podrabiany, nie wiadomo co jeszcze. Tylko problem jest taki, że oni nie powiedzieli, że nie zalejemy panu, ponieważ ten olej wygląda nam na podrabiany, nieoryginalny, jest źle zapakowany i tak dalej, i tak dalej. Oni powiedzieli, przywiózł pan produkt, który nie spełnia aprobaty Mercedesa. I ja pokazuję na stronie internetowej, że ta butelka, to co jest na butelce napisane, to Mercedes ma aprobatę. Więc tutaj nie chodziło o olej, że olej będzie zły. My się starliśmy już na poziomie takim czysto teoretycznym samych procedur serwisowych. Czyli to nie chodzi o dyskusję, jaki olej wlać, tylko czy wymieniać, czy nie wymieniać w ogóle, co podaje procedura serwisowa. A dopiero później było, jaki olej, nie? Rozumiecie, że ja już się nie czepiam tego, co tam w środku było, bo mogło być gówno i mi powiedzą, nie wymienimy, bo tam w środku możesz pan mieć podróbkę. Tylko tutaj nie wymienimy, bo ten olej nie ma aprobaty, a oni nie wiedzieli. A oni mi mówili tak, na butelce nie ma aprobaty, ten olej się nie nadaje. Ja mówię, nadaje się i pokazuje, ma aprobatę Mercedesa, więc tu chodzi o innego rodzaju, o inną sytuację troszeczkę chodzi, bo tak, mają rację, mogło tam być nie wiadomo jakie gówno, ale chodzi o to, że no ewidentnie kłamali i w sądzie bym to udowodnił, bo no nie to jest przedmiotem dyskusji, nie jakość oleju, który jest w butelce, tylko co na butelce było napisane, o to chodzi. Po remoncie skrzyni chciałbyś, żeby ktoś swój olej przywiózł. Po remoncie ja zalewam olej, ja biorę za nią odpowiedzialność, ja ją uruchamiam, ma jeździć tak samo jak dostałem samochód zalany olejem. Więc tutaj już o tamtych rzeczach nie dyskutuję, no bo to też jest racja, tylko tutaj nie o to, co jest w środku chodziło, tylko o to, co jest napisane na butelce, już o same te procedury. Filtr do skrzyni AT4 Opel Corsa B kosztuje więcej niż samo auto, 1000 zł. No Corsa B 1000 zł, no to wiadomo, żebym nie dał tyle za filtr, ale bym pokombinował, bo pewnie pasuje jakiś inny i da się coś posztukować i po prostu obciąć nawet końcóweczkę, do tej końcówki dokleić plastik na gorąco, dokleić inny filtr, dokręcić na opasce, na śrubce i gdybym ja miał to kombinować dla siebie, to na pewno bym pokombinował dla klienta. Nie wiem, czy byśmy kombinowali, czy bym się podjął ryzyka kombinowania, że ten filtr, powiedzmy, to moje łączenie gdzieś tam pęknie, ale ja dla siebie w swoim samochodzie na pewno bym pokombinował i ten filterek bym wymienił, a przynajmniej bym go wyjął i wypłukał, bo w benzynce czy w czymkolwiek w drugą stronę bym przelał przez niego jakiś siuwak i też by było dobrze. Skrzynia DQ200 statyczna czy dynamiczna wymiana w silniku 1.4 TSI 150 koni? Czy olej, mechatronika też? No tutaj tylko statyczna, bo ta skrzynia nie ma pompy oleju, to jest przekładnia manualna. Mamy jeden olej tak jak w manualu wymieniany, a drugi właśnie w mechatroniku. I ja tutaj jestem zdania, na podstawie mojego doświadczenia, że w przekładni mechanicznej co 60 tysięcy wymieniać olej, ponieważ ścierają się koła zębate i ten wiór, opiłki metalowe idą na magnesy, na kodery magnetyczne i później sterownik wali błędami, niewłaściwy sygnał z czujnika i trzeba no, wyjmować hydraulikę, czyścić to wszystko z opiłków. Druga kwestia, olej w mechatronice niewymienny, nie wolno go wymieniać, Volkswagen tego zabrania. Ja w swoim samochodzie oczywiście bym wymienił, tam jest 1 litr oleju, wiadomo już jaki olej tam ma być, tylko że no zgodnie z procedurami serwisowymi serwis nie powinien wam tego zrobić, bo jeżeli zrobi, to postępuje niezgodnie z procedurą serwisową, no i robi dobrze i tak powinno się robić, ale no oficjalnie, no nie wiem czy się teraz może zmieniło ostatnio stanowisko Volkswagena, ale jeszcze niedawno absolutnie nie wolno wymieniać, jeżeli cokolwiek się dzieje z mechatroniką, zabezpieczyć ją, odesłać do producenta, ponieważ tam jest wysokie ciśnienie i może zabić. Tylko jak stwierdzić, że mechanik zmienił olej w skrzyni, bo 90% to złodzieje i szkoda wyrzucić kasę w błoto. No słuchajcie, nie da się za bardzo stwierdzić, czy wymienił, czy nie wymienił. Jeżeli miałeś brudny olej, na przykład masz miarkę, popatrzysz, olej był brudny, teraz masz olej czysty, to go wymienił, a za 1000-2000 km olej może być znowu brudny, bo się skrzynia biegu wypłukuje. No, jedyna opcja to skontrolować. Był brudny i jest czysty, to go wymienili. Był czerwony, jest słomkowy, czy na odwrót, był słomkowy, jest czerwony, no to go wymienili. No, ma inny kolor, bo wzięli pewnie innego producenta, no ale dobrali po normie, no to go wymienili i jest dobrze. Natomiast jeżeli... Często jest tak, że olej jest brudny, zrobią statyczną czy dwie statyczne wymiany i olej dalej jest lekko brudny. No, nie macie za bardzo możliwości skontrolowania. Jeździć tam, gdzie się wierzy, gdzie się ufa i gdzie robią dobrze i tego się trzymać. Jeżeli serwis robi źle, nie wierzę, że nie wypłynie taka informacja. Nie wierzę, że mechanicy nie zaczną mówić i że nie ma opinii dookoła, że oszukuje taki serwis. No, wierzyć mi się w to nie chce, żeby dało się oszukiwać w dzisiejszych czasach.
i żeby to wszystko uchodziło płazem, to ja z mojego doświadczenia problem jest w drugą stronę, że my w tyłek włazimy każdemu jednemu klientowi, a później klient pisze no, nieprawdziwą opinię, nawet tak jak Maciek mówił, no przyjechał gościu, odmówili mu wymiany oleju, bo tamto, w sumie to sam stwierdził, że nie chce wymienić, a później opinia, że to, że tamto, że siamto, że wam to, bo nie chcieli zrobić, a skrzynia błędami wali, gościu ze star diagnozą jeździ i sam sobie błędy kasuje, nie? Więc no błagam was, no nie popadajmy w paranoję. Raczej moim zdaniem w drugą stronę jest problem, że to klienci są, klienci wiedzą lepiej, klienci zawsze potrafią mi wytłumaczyć, jak to ma być zrobione, co i tak mam zrobić, ale to ja mam ponieść odpowiedzialność, jeżeli coś się stanie. Jaguar XF2.2 diesel 8 HP serwis twierdza, że się nie wymienia, a na dole jak klient uparty to 5000 zł. Cena z roku 2020, no bo tak jest, no bo się wymienia, tak? Nowe samochody nie potrzebują wymiany. Przejeżdżą leasing aut. Więc dlatego nie dziwcie się serwisom autoryzowanym. Jaka wymiana, dynamiczna wymiana? Może jeszcze wymyślicie powietrzną, nuklearną, albo UI wie jeszcze co? Wymianę oleju, albo UI wie jeszcze co wymianę oleju ma co wymianę oleju ma następować po przejechaniu kilometrów zajechanych przez producenta. W przypadku Mercedesa jest to 50 tysięcy dla automatyczne skrzynie biegów, więc nie PPP i nie umawiaj cię ludzi. Więc no nie rozumiem tego, no jak nie dynamiczne, no podaję gościu przykład akurat Mercedesa, w niektórych, i jeszcze raz, to nie jest tak, że w Mercedesach, w niektórych, tylko w niektórych Mercedesach, a jak ktoś ma szczęście, to prawie w każdym jednym, na którego trafił, ale tylko w niektórych Mercedesach wymienia się większość oleju, czyli mamy korek z miski olejowej, mamy korek z konwertera. Natomiast i tak jeszcze w skrzyni biegów zostaje olej, zostają zanieczyszczenia, wylewamy nowy olej, te zanieczyszczenia się wypłukują, ale przynajmniej tam jest prawie cały olej nowy, no bo jak ci wejdzie 8 na 10 litrów nowego oleju, no to jest go tam bardzo dużo, więc podają, żeby wymieniać. Mercedes nie podawał, żeby wymieniać olej. Podawał, że olej jest lifetime, ale jak nawet 7G troniki zaczynały szarpać po już 100 tysiącach kilometrów, 100-120 tysięcy i były skargi klientów na gwarancji, to wprowadzili notę w celu poprawy jakości zmiany przełożeń. Bodajże tak to brzmiało. W celu poprawy jakości zmiany przełożeń zaleca się wymianę oleju co 80 tysięcy kilometrów. Teraz może gdzieś tam mają 50, ale z reguły no, to, że podają przebieg, to nie znaczy, że nie można wymienić dynamicznie i wypłukać tego brudu. Hyundai Elantra 2001, 2-litrowa benzyna, 158 tysięcy mil. Przy 124 skrzynia zaczęła delikatnie szarpać na wolnych obrotach i małej prędkości pojazdu. Kolor oleju nie był czerwony klarowny, a ciemnobrązowy czarny. Dynamicznie wymieniłem olej coś około 18 kwart, czyli to pewnie no, w Stanach było robione, albo olej właśnie w tych butelkach, nie wiem, kwart to są... Już nie pamiętam dokładnie, jak to się mówi. Włącznie z filtrem, który jest na wierzchu, wymiana 3 minuty filtra. Skrzynia pracuje w porządku, samochód jeździ. Robota z synem dała mu pojęcie o podstawach skrzyni biegów. Dolewał nowy olej przez lejek. Czyli tak jak mówiłem, no taka no, pierwsza z dynamicznych wymian, jakie można zrobić. Są dwie szkoły wymiany oleju, która obejmuje około 30% objętości jedynie lub wymiana dynamiczna 100%. Ja bym nie powiedział 100%, powyżej 90% objętości. W drugim przypadku był błędny przesąd, że skrzynia padnie po dynamicznej wymianie, tak, bo tak mówią, że padnie. Prawda jest jedna, nie można zepsuć skrzyni, jeśli sama już nie jest zrujnowana wewnątrz, dynamicznie wymieniając olej, ale o tych samych parametrach technicznych. No tak jest, jeżeli skrzynia jest dobra, to nie da się jej zepsuć wymianą oleju, no i to jest no, niezaprzeczalne. Jeżeli ktoś wymienił olej, skrzynia mu padła, to już musiała być zepsuta, tylko jeszcze gdzieś tego nie było widać. Skrzynia DSG7, jak z wymianą oleju, bo Skoda nie ma procedury serwisowej na nią, czyli obstawiam najczęściej sprzęgła suche, czyli to już mówiłem wcześniej, olej przekładniowy, olej w mechatronice. Było takie pytanie wcześniej. Czy olej trzeba wymieniać ze względu na czas, bo przebieg to 60 tysięcy kilometrów, Mercedes GLDC 2015 rok, 65 tysięcy kilometrów, to ja bym wymienił, to nie ze względu na czas, tylko przebieg już jest taki, że trzeba wymienić, pierwszą wymianę w sam raz zrobić. Ja mam znajomego, który twierdzi, że pierwsza wymiana oleju w skrzyni biegów powinna być po 5, maksymalnie 10 tysiącach kilometrów. Dlaczego?
bo wszystko, co się dociera i zużywa, dociera się na samym początku. Więc on zrobi 5-10 tysięcy kilometrów, wszystko się dotrze, elementy się dotrą, ułożą i wtedy jest czas na wymianę oleju i filtra, żeby ten syf, który jest w oleju i w filtrze, usunąć. I później można sobie jeździć. No i ma chłop dużo racji. No oczywiście, że ma rację, bo tak jest. No tylko, że to już, wiecie, no już to jest taka zabawa w purystę, nie? Aż tak bardzo dbanie o to wszystko. Pytanie, o ile by ta skrzynia dłużej jeździła, gdyby faktycznie tak zrobić. Przypomnijcie sobie, że w silniku dawniej było tak, i ja dalej tak stosuję u siebie w samochodach, że pierwsza wymiana oleju po 1000 km, druga po 2000, powiedzmy, żeby się wszystko docierało, bo w pierwszej fazie się wszystko dociera. Więc to ma dużo sensu, nie? To co on mówi, no ale weź wytłumacz komuś, że po 10 tysiącach kilometrów ma zrobić dynamiczną wymianę oleju w skrzyni biegów. Gdyby chciał jeździć samochodem z 15 lat, 20 i nie wiem, tam miał perspektywę, że 500 000 zrobi w tym czasie, no to pewnie tak bym zrobił, tylko pytanie, czy inne podzespoły auta wytrzymają. Więc tu widzicie, tu nie chodzi o to, czy wymieniać, czy nie wymieniać, tu nie ma dyskusji. Wymieniać. Problem jest tylko taki, że trzeba sobie to ekonomicznie uzasadnić, w którym momencie po prostu wymieniać, jak długo będę jeździł autem i czy inne podzespoły samochodu wytrzymają. Powiedziałeś, długotrwała jazda dużą prędkością to utrudnione warunki, bo się olej grzeje. I stąd pytanie, i to jest dobre pytanie, czy faktycznie jak lecę sobie autostradą mając 6 HP na zapiętym lock-upie, też się skrzynia grzeje, skoro nośnikiem momentu nie jest olej? I to jest pytanie, na które ja sam do końca nie potrafię odpowiedzieć i zastanawiałem się już dość dawno nad tym, dlaczego tak jest. Skoro jest zapięty lock-up i lecimy sobie 120-140 po autostradzie, czy nawet więcej, ale lock-up jest zapięty, to w konwerterze jest przeniesienie momentu 1:1, później skrzynia ma zapięty bieg, nie ma zmian przełożeń, nie ma poślizgów, więc jedynymi elementami, które powodują nagrzewanie się oleju, są koła zębate i pompa oleju. Pompa, ponieważ wytwarza wyższe ciśnienie, spręża olej, to wzrost ciśnienia to wzrost temperatury, czyli standardowa zależność, wzrost objętości też. Więc pompa, wytwarzając ciśnienie 20-30 barów, podgrzewa nam olej. Jeżeli jedziemy z dużą prędkością, zwłaszcza w nowych skrzyniach, to sterownik podnosi ciśnienie na maksa, czyli skrzynia wytwarza więcej, pompa oleju podbija ciśnienie, więc wytwarza automatycznie więcej ciepła. Weźcie pod uwagę, mamy znowu film na kanale, może podlinkujemy, jak rozleciała się skrzynia 8 HP, mechanizm różnicowy z przodu. I są, ponieważ nie był wymieniany olej, olej się przegrzewał, ścierało koła zębate i jest tam wyjście na dodatkową chłodnicę i te skrzynie w wielu przypadkach mają dodatkową chłodnicę oleju w mechanizmie różnicowym. Czyli samo tarcie na kołach zębatych potrafi powodować bardzo wysoką temperaturę. Czyli jeżeli my lecimy po autostradzie z dużą prędkością, to prawdopodobnie tarcie na kołach zębatych, pomimo że są to planetarki, ale to tarcie będzie i to tarcie jest tak duże, że powstaje wysoka temperatura i olej się nagrzewa więcej niż gdybyśmy jechali powoli. I inna kwestia przede wszystkim, ponieważ silnik dużo mocniej pracuje, ma dużo większe obciążenia, to wydolność układu chłodzenia jest niewystarczająca. Czyli skrzynia może nie nagrzewa się jakoś szczególnie więcej, ale nagrzewa się w innych miejscach niż podczas pracy na konwerterze, czyli z rozłączonym lock-upem, ale znowu układ chłodzenia jest mniej wydajny i prawdopodobnie te wszystkie elementy się zbiegają razem. Natomiast to są moje dywagacje. Nie wiem tak do końca dlaczego. Nie spotkałem nigdy osoby kompetentnej w temacie, żebym mógł ją zapytać, jakiegoś konstruktora skrzyń biegów, a w żadnych materiałach nie przeczytałem, z czego to wynika, więc to są po prostu moje przypuszczenia. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli ktoś wie. W DSG mokrej jest wymiana statyczna czy dynamiczna? Jeżeli mamy mokrą DSG, to mamy pompę oleju. Możesz wymieniać statycznie, możesz dynamicznie. Słuchajcie, to nie jest tak, że w jakiejś konstrukcji skrzyni biegów nie wolno wymienić dynamicznie. Zawsze można wymienić dynamicznie. Jeżeli wymieniamy dynamicznie, trzeba pilnować, żeby skrzynię biegów nie zapowietrzać. Są tylko konstrukcje, w których po prostu się fizycznie nie da. Tak jak DSG z suchymi sprzęgłami, bo ona nie ma pompy oleju w środku. Ta pierwsza, siedmiobiegowa DSG sprzęgła sucha. Więc nie ma elementu, który będzie tłoczył olej, wyrzucał go na zewnątrz. Nie ma konwertera. Jak nie ma konwertera, to odkręcasz korek i cały, praktycznie cały olej, 90 parę procent oleju ci się wyleje, tak jak z normalnego silnika. Więc nie ma sensu, więc nie da się, po prostu nie da się zrobić dynamicznej wymiany. Sens byłby tylko taki,
że przy dynamicznej wymianie robimy jeszcze płukankę, przelewamy, odfiltrowujemy, tak, więc można robić, ale generalnie tam, gdzie da się spuścić cały olej, to nie bardzo jest sens robić dynamiczną wymianę. Spuszczasz cały olej, wlewasz nowy, odpalisz auto, przemielisz biegami, spuszczasz cały olej, wlewasz nowy, zrób tak 2-3 razy i po sprawie, nie? I będzie to chyba nawet szybciej niż dynamiczna wymiana oleju. Natomiast tam, gdzie nie da się wymienić całego, tam warto się pokusić o dynamiczną. Olej w skrzyniach ZF BMW 5 E61 3-litrowy diesel wymienia się tylko statycznie i warto wymienić tak zwany okulach plus uszczelki mechatroniki. Dodatkowo są zestawy gotowe. Plus uszczelki mechatroniki dodatkowo są zestawy gotowe. Oczywiście robimy to na zimnej skrzyni. No i wymienia się tylko statycznie. No nie tylko statycznie. Wymienia się statycznie i wymienia się dynamicznie i wymienia się jak się chce, to się wymienia. A ten okulach, uszczelki to tak po większym przebiegu ZF w tej chwili 160 tysięcy to wymienić. 2 lata temu ZF dopuszczał wymianę oleju w 5HP18 na LT71141 ESO Mobil. Obecnie nie jest dopuszczony. Wymieniłem na LT jak 2 lata wcześniej. Skrzynia nadal działa, cud. No i to jest właśnie normalne podejście. I to pokazuje to, o czym ja mówiłem, że są pewne zabiegi marketingowe, są podpisane umowy olejowe. W tej chwili Ravenol jest w wielu markach na pierwszy montaż zalewany. DSG zalewane są na pierwszy montaż, Mercedesy. DSG nawet na torach wyścigowych DTM, Gośka RDS jak jeździła, to tam też był Ravenol wlewany. Ten, który do cywilnego samochodu, pomimo że jej Seat był upalany na torze. Oczywiście interwały wymian były skrócone i przeglądy tej skrzyni były skrócone, ale szedł Ravenol. Wcześniej przed Ravenolem był Pentosin. Minie parę lat, umowy się skończą i będzie inny znowu olej, tak, dostosowany. Ważne, żeby oleje spełniały wymagania normy. Jeżeli on wcześniej spełniał wymagania normy, no to prawdopodobnie teraz też spełnia je. Raczej nic się nie zmieniło. Nie znam się, ale się wypowiem. Z Mercedesa E250 CDI 2014 rok zeszło ponad 9 litrów fabrycznego oleju z 10 litrów pojemności. Po 160 tysiącach olej dalej miał kolor zielony. Od razu było czuć różnicę w żwawości skrzyni po wymianie oleju. Czyli, no tutaj 9 litrów na 10 to już... Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby aż tyle zlać z tej skrzyni, bo moim zdaniem ten litr, ponad litr zostaje w hydraulice, w pompie, w koszach sprzęgłowych, ale okej, gdyby się tam dłużej poczekało, to być może te 9 litrów się zleje. Rozumiem, że z konwertera też olej był spuszczany. Po 160 tysiącach, czyli obstawiamy, że pierwsza wymiana to było 160 tysięcy kilometrów, olej miał kolor zielony. No ale znowu pytanie, czy on był zielony, bo tak dobrze sobie radził, i skrzynia nie miała obciążeń, czyli olej, nie było karbonizacji oleju, czyli miała dobre studzenie, no ale olej się wyeksploatował, więc było czuć różnicę w żwawości skrzyni po wymianie oleju, czy może już zanieczyszczenia były gdzieś tam nad niemiski. W każdym bądź razie było czuć różnicę w żwawości skrzyni po wymianie oleju, pomimo że olej był czysty. I zrobiono statyczną wymianę, 9 litrów z 10, czyli prawie no 90% oleju wymienione. Dobrze, i nie trzeba było robić dynamicznej, natomiast ja bym teraz po 10 tysiącach powiedzmy skontrolował, jaki ten olej jest. Jeżeli jest czysty, to ok. 60 tysięcy, ja bym się trzymał wymiany co 60, a nie co 160. No ale widzicie, mój kolega mówiąc, że pierwsza wymiana oleju w skrzyni powinna być po 5-10 tysiącach, bo wszystko, co się miało dotrzeć, to się dotarło na początku. Oczywiście ma niezaprzeczalną, niepodważalną rację, ale tutaj pierwsza wymiana po 160 tysiącach. I jest dobrze, i jeździ, i nie szarpie, i wszystko jest ok. Pytanie właśnie, jakby porównać dwie takie same skrzynie w takich samych parametrach, żeby jeździły jedna za drugą w takich samych samochodach, a rozróżnić tylko interwały wymian, to jakie by były wyniki. Przykro mi bardzo, ale nie stać nas na to, żeby kupić dwa takie same samochody i później robić nimi, nie wiem, 500 000 kilometrów, żeby sobie tak po prostu latały. Krótkie pytanie, Jeep Grand Cherokee 3-litrowy diesel 2014 skrzynia chyba ZF 8 biegów, wymieniać dynamicznie czy statycznie i czy jest filtr z miską czy bez? Bo wymieniać trzeba, co nie podlega dyskusji. Czy dynamicznie czy statycznie, nie ma większego znaczenia, byle wymieniać. Jeżeli statycznie, to trzeba kontrolować, żeby był czysty, czyli pewnie wymienić kilka razy. 8HP no w ZF i Jeep Grand Cherokee. Nie wiem, czy będzie miska, czy bez. 8HP już chyba tylko jest z miskofiltrem. No nie przypominam sobie, żebym widział skrzynię 8HP z miską metalową filtrem w środku. Więc obstawiam, że będzie miskofiltr.
Witam, mam może głupie pytanie, czemu w aucie ciężarowym skrzynia wytrzymuje nawet milion kilometrów bez wymiany oleju, a bardzo ciężej pracy, no, czyli w ciężkiej pracy, a osobowe nie, pozdrawiam. Bardzo mało jest skrzyń automatycznych, większość to są manualne skrzynie zrobotyzowane, czyli zwykłe koła zębate, manualne skrzynie, gdzie sterownik po prostu zmienia biegi i wciska sprzęgło zamiast kierowcy i synchronizuje jeszcze obroty. Bardzo często tam nie ma nawet synchronizatorów, tylko zwykłe koła zębate, sterownik dobiera obroty i koła zębate się zazębiają, żeby nie było zgrzytów. Więc jest to skrzynia manualna. W ciężarówce weźcie pod uwagę, że tam jest bardzo rozbudowany układ chłodzenia. Temperatura oleju utrzymana na bardzo niskim poziomie, dlatego są też długie interwały wymian oleju silnikowego. Do skrzyni biegów nie wchodzi 10 litrów oleju, tylko wchodzi pewnie z 40. Więc to wszystko wpływa na to, że 40 litrów oleju ma przejechać milion, czyli gdybyśmy to podzielili na 4, czyli na 10 litrów oleju na 250 tysięcy kilometrów. Tak już obrazowo, nie przekładając, no, głupio porównując może trochę, ale żeby dać taki obraz, skalę, więc a w manualu też macie 10 litrów na 250 tysięcy kilometrów by wychodziło. Miałem GMC Sierra 3500 w benzynie, przejechałem bez wymiany 210 tysięcy kilometrów, no poszło. Na naprawy i inne dodatki poszło mi 32 tysiące złotych, teraz już będę wymieniał. No. No tak bywa, nie? Że ktoś przejedzie 200 tysięcy i skrzynia mu padnie. I czasami fakt, że coś się ukręci, urwie w skrzyni biegów, bo są takie przypadki i są takie elementy, które się uszkadzają. Tak jak ten tłok, który na szorcie możecie sobie wygooglować, wrzuciliśmy shorta chyba jakiś czas temu, gdzie po prostu po naprawie 14 miesięcy czy ileś nieduży przebieg i tłok pękł. Bo pęk, no i trzeba było zrobić od nowa. Natomiast generalnie 200 tysięcy to skrzynia się naprawdę zużywa. Mam Mazda CX-3 z 2018 roku, automatic, 45 tysięcy kilometrów. Czy mogę zmienić olej w skrzyni biegów? Oczywiście, że można zmienić olej w skrzyni biegów. Dalej w komentarzach są informacje, że jeżeli zmienisz olej, to tracisz gwarancję i ktoś tam podaje jakimś chyba w Nissanie i tu i tam. Nie ma takiej możliwości, żeby po wymianie oleju utracić gwarancję, jeżeli postępuje się zgodnie z procedurami serwisowymi. I nie spotkałem się z przypadkiem, żeby nie było procedury serwisowej wymiany oleju. Spotkałem się ze skrzynią biegów, która nie miała korka. Z pustowego, kontrolnego... czekajcie, czego? Tak, nie było korka, nie, z pustowy był chyba, tylko nie było korka do dolewania i do kontroli poziomu. A było miejsce w obudowie, że tak jakby można było wywiercić otwór i to zrobić. I my robiliśmy wymianę dynamiczną, ile spuściliśmy, tyle wlaliśmy, skontrolowaliśmy to sobie, dolaliśmy tam jeszcze chyba 2-3 setki więcej, żeby był poziom większy. I bez kontroli poziomu, ile spuściliśmy, dokładnie to pomierzyliśmy i w ten sposób to zrobiliśmy. Natomiast nie spotkałem się, żeby nie można było wymienić oleju w skrzyni biegów. I jeżeli ktoś ma procedurę, to proszę mi przysłać procedurę, bo samo napisanie komentarza mnie nie przekonuje. Jakie jest Twoje zdanie na temat ECVT Toyoty? Bardzo dobre skrzynie, bardzo dużo wytrzymują, jeżdżą bezawaryjnie, ale wymieniajcie oleje co 60 tysięcy kilometrów, odkręć korek, spuść wlej nowy, żeby tam był czysty olej, odbierał ciepło od tych silników i żeby wypłukiwać ten ścier metaliczny z kół zębatych. Czyli wymiana dynamiczna jest dopuszczalna w każdej skrzyni automatycznej? Tak, jest dopuszczalna, można ją zrobić, jeżeli da się ją zrobić. A jeśli nie, to czy w Fordzie Escape ze skrzynią 6F35 wymieniać dynamicznie czy statycznie? Jeżeli masz samochód od nowości, wymieniaj co 40, 50, 60 tysięcy kilometrów, olej statycznie, będzie dobrze. Przy 200 tysiącach będziesz sobie mógł zrobić płukankę, jakąś tam dynamiczną wymianę, żeby coś wypłukać. Ale generalnie utrzymywać w czystości od początku, to nie ma potrzeby robić wymian dynamicznej. Ale utrzymywać w czystości, czyli 40, 50, 60 tysięcy max statyczna wymiana w skrzyniach, gdzie da się wymienić filtr, gdzie zdejmujemy miskę, czyścimy, w skrzyniach, w których się nie wymienia filtra, bo zabudowany w środku, czyli większość montowanych poprzecznie Aizinów, Jatko, co 40 tysięcy wymieniajcie i będzie dobrze. Mam pytanie, co jaki przebieg wymieniać olej w skrzyni Mazdy CX-5 2019 rok z dwulitrowym benzyniakiem? Nie dbam o koszt, a nie chcę awarii. Co jaki przebieg? No to benzynowy, dwulitrowy silnik. Pytanie, czy turbo i tam 200 coś koni, czy zwykła benzyna 140-150 koni. Jeżeli zwykła benzyna,
No pytanie jeszcze, te CVT, CX-5, Mazda, czy zwykła, chyba zwykły, klasyczny automat. Ja, co by nie było, co 40-50 tysięcy, jeżeli nie masz problemu z kosztami, statyczną wymianę rób co 40 tysięcy, nawet niekoniecznie w ASO, na oleju drogim, bo olej z ASO będzie drogi, leć do dobrego warsztatu, niech ci dobiorą jakiś inny olej, który ma, spełnia normy i wymieniaj. Czy marka oleju ATF ma znaczenie? Czy bardziej powinno się zwracać uwagę na normy aprobaty, jakie spełnia? Przede wszystkim normy aprobaty. Nie można zalać super, hiper, najwyższej jakości oleju, który jest polecany przez wszystkich i nie wiadomo, jak jest dobry, jeżeli nie ma normy aprobaty. Nie róbcie tak. Nie dobierajcie olejów po lepkościach, po gęstościach, po dodatkach, po nie wiadomo czym. Dobiera się po normach, po aprobatach. To jest podstawa, tak jest przyjęte i tego się trzeba trzymać jak mantrę. Nie jesteście specjalistami, nie wiecie, jakie te oleje są, nie wiecie, jaki jest ich skład chemiczny. Więc dobieramy po normie, po aprobacie. I dla mnie oczywistą oczywistością jest, że oleje tańsze są gorsze jakościowo, mają mniej dodatków, bo olej to jest baza i to wszyscy muszą mieć. Syntetyczna, mineralna, hydrokrakowana czy jakakolwiek tam będzie baza, ale żeby się spełnić w normie, to trzeba dorzucić pewne dodatki. Ale norma jest bardzo szeroka i można dorzucić minimum i już jest dobrze, a można przyprawić ten olej porządnie i naprawdę będzie wysokiej jakości. Więc dla mnie ogólnie stosować, jeżeli stosować, to raczej renomowanych producentów, którzy specjalizują się w olejach. I to jest wtedy najlepsze. Ale przede wszystkim norma aprobata. Mam porównanie w BMW 8 HP skrzynia. W moim aucie olej w skrzyni i serwis był robiony przy 100 tysiącach. Kolega ma auto o 6 lat młodsze, już kolejnej serii. Ja mam F, a on G. Ale przebieg praktycznie taki sam i u niego nieserwisowana skrzynia pracuje wyczuwalnie gorzej niż moja serwisowana. Tak może być, to też może być kwestia softu, nie oszukujmy się. Pytanie, czy na pewno silniki są dokładnie takie same i czy mają takie same softy. Bo przebieg to jest jedno, ale softy, które tam są powygrywane i to, co nakombinowali w softach, to jest drugie. Natomiast no tutaj taki przykład, może tak faktycznie być. Co sądzisz o skrzyniach bezstopniowych i obsłudze? Ciekawi mnie, bo używam Toyoty Prius drugiej generacji, gdzie bym mnie pytał, to tak pół na pół wymieniać czy nie wymieniać? Oczywiście ja wymieniłem, bo nie ma takiego oleju, który wytrzymuje 200 tysięcy, choćby tylko służył do chłodzenia. Nawet woda w wiadrze po 15 latach zacznie śmierdzieć. Ciekaw jestem, co na ten temat myślisz, bo to jest dość specyficzna przekładnia. Skrzynie bezstopniowe wymieniać obowiązkowo, bezwzględnie, natomiast ten Prius, to mówiłem, ta skrzynia ECVT, pomimo, że wytrzymałaby dość dużo bez wymiany, no to właśnie jest wykorzystywana do studzenia oleja ATF, jest wykorzystywane do studzenia tego generatora i silnika, plus ten ścier metaliczny. Ja zalecałbym wymieniać co 60 tysięcy kilometrów, bo koszt jest nieduży, wymiana szybka, prosta, a przedłuża to żywotność i no, zapewnia nam ten większy komfort psychiczny. I jeszcze jedna ważna rzecz, pamiętajcie, że z wymianą oleju to nie jest tak, bo tutaj ludzie za chwilę będą pisać. O, właśnie, no to teraz. Mam kolejny ZDF z dużym przebiegiem. Pierwszy 450 tysięcy, teraz drugi 300 tysięcy. Nie wiem, czy były kręcone. Wymieniłem olej i filtry co 40-50 tysięcy kilometrów na Ravenol. Jeżdżę bez awarii, śmieję się z tych, co twierdzą, że się nie wymienia i automaty się psują. Oni nigdy nie widzieli dokumentacji technicznej, serwisowej swoich samochodów, ba nawet do sokowirówki nie przeczytają, a pitolą, że sok do bani wychodzi. No, czyli to nie ten komentarz, o który mi chodziło. Są tutaj ludzie, którzy zrobili 300 tysięcy kilometrów, nie wymienili oleju i samochód jeździ, wszystko jest dobrze i to już jest drugi, w którym nie wymieniają i ci, którzy twierdzą, że się wymienia, to są idioci i nie przekonamy ich do tego, żeby wymieniali olej. No oczywiście, no można tak twierdzić, tylko pojawia się pytanie, czy oni mieli szczęście, czy może to są odpowiednie warunki eksploatacji. I udało się im zrobić po prostu taki przebieg. No, ciężko jest powiedzieć, natomiast zrobienie jednym samochodem takiego przebiegu nie świadczy, że wszystkie inne będą wytrzymywały. No i tyle w temacie. Następny. Byłem u pana profesora Chrisa. Powiedział, że Mercedes ML300 W164 2010 rok, 109 tysięcy mil. Skrzynia jest w stanie agonalnym. Przyjął samochód o godzinie 8 rano, o 16 zadzwonił, że nie podejmuje się wymiany oleju. Okej, podał mi parę numerów telefonów do gości, co się znają, zajmują naprawą kompleksową automatów.
Pan Paweł, kolega Chrisa, przejechał się, ale nie ja, to jakiś inny Paweł, przejechał się moim ML-em i stwierdził, że wystarczy zrobić wymianę dynamiczną, bo nie ma tragediozy, adaptacji biegów, pytań, czyli tragedii adaptacji biegów pewnie. Zdziwił się, że pan Chris nie podjął się tej wymiany oleju. Pan Paweł nie miał czasu na serwis, wiadomo, wakacje, ale powiedział, że do UK mogę spokojnie jechać, co też uczyniłem. I teraz pytanie, czy wymiana oleju pomaga, czy nie? To, że automat wymaga serwisu, to wiem. I okej, Paweł powiedział, że problem jest w mechatronice. A pan Chris, że trzeba robić całą skrzynię. No Chris, bandyta, złodziej, król złodziei i tak dalej. No, zrozumcie, że my nie wiemy, które ma rację. 109 tysięcy mil, czyli 160 tysięcy kilometrów. Skąd ja mam wiedzieć, czy pan Paweł, czy pan Chris mieli rację? Prawdopodobnie oni sami do końca nie wiedzą. Paweł, ponieważ zajmuje się skrzyniami, popatrzył, że z adaptacjami nie ma problemu i tak dalej. No ale skoro jest problem, to pewnie skrzynia szarpie. Pewnie szambo. Chris, jeżeli miał samochód, to odkręcił korek, popatrzył. Jest szambo. Może gdzieś tam jakieś lekkie podszarpywanie, no bo po czym by stwierdził, że stan jest agonalny? Po samym oleju pewnie to jest jedno. Jeżeli pewnie po samym oleju nawet, jeżeli zdjął miskę, a tam jest no już totalny syf. Więc stwierdził, że się nie podejmuje wymiany. Pan Paweł jako specjalista stwierdził zrobić dynamiczną wymianę oleju. No i okej. I tutaj trzeba pochwalić. Ja bym Chrisa za to pochwalił. Popatrzył, stwierdził, że może być problem. Nie specjalizuje się w automatach, więc odpuszcza temat i chwała mu za to. I tak powinno być. Co by było, gdyby wymienił ten olej i okazało się, że samochód nie jeździ? To by było Chris, zły bandyta, nie zna się, a wziął się za wymianę oleju. No ludzie. Bardzo dobrze, że nie wymienił tego oleju, jeżeli miał wątpliwości. My też tak robimy. U nas też kilka samochodów wyjechało bez wymiany oleju, ponieważ stwierdziliśmy, że nie podejmujemy się, bo nie wiadomo, co będzie. A klient już z daleka widać, że problemowy to tamto, mam to w nosie. Nie mój cyrk, nie mój samochód, nie moje małpy, nie mój problem. A że inny gość stwierdził, bardzo dobrze, jedź później do niego, niech ci wymieni dynamicznie ten olej, doprowadź samochód do ładu, do składu i będzie dobrze. Więc tutaj, a do końca nie wiemy, no skąd wiemy, że problem jest w mechatronice. Być może problem jest w mechatronice, ale problem może być też w skrzyni biegów. Dopóki nie zaczniemy, nie zrobimy dynamicznej wymiany oleju, dopóki nie naprawimy mechatroniki i wszystkie problemy znikną, to nie będziemy wiedzieć. A to, że problemy po mechatronice znikną, to nic nie znaczy, bo naprawiona mechatronika, czy nowa mechatronika, może poprawić parametry pracy, podbić ciśnienia na tyle, że uszkodzenia skrzyni biegów nie będą widoczne, ale skrzynia za jakiś czas też będzie się kwalifikowała do wymiany. Pojeździsz rok i będzie źle. Ja tutaj mam taki komentarz, ciekawe czy ja to teraz znajdę, na szybkości, bo to jest też właśnie mega komentarz, który pokazuje absurdy. BMW E39 2001 rok, 3 litry benzyna, skrzynia standardowa w tym modelu ZF, przebieg 300 tysięcy km. Przed wymianą oleju brak wiadomości o wcześniejszych wymianach. Czyli teraz, ktoś zażynał skrzynię przez 300 tysięcy km i nie wymieniał oleju. Przed wymianą skrzynia pracowała wzorowo, żadnych błędów na INPA. No jak są błędy, to już jest po skrzyni biegów. Z reguły. To już nie ma czego zbierać, jeżeli są błędy. Dynamiczna wymiana oleju wraz z filtrem. Nowe śruby i tym podobne. Wszystko zrobione w serwisie ZF w Monachium. Koszt 700 euro. Auto ujechało, skupcie się, tylko 50 tysięcy kilometrów. Auto ujechało około 50 tysięcy kilometrów później, podczas dużych upałów i długiej jeździe w trasie, problem z przełączaniem biegów, aż definitywnie podczas powrotu z Chorwacji dym pod autem. Niestety, po interpretacji, że to parująca woda z klimy. Po pewnym czasie zaczęło wywalać olej gotujący się przez chyba odpowietrznie. Skrzynia, cały tylny zderzak zachlapany olejem. Dojechałem tak do domu jak żywa pochodnia około 300 km, wiedząc, że skrzynia będzie trupem, ale koszt laweta i organizacja transportu, czekanie na pomoc w ponad 30-stopniowym upale z dzieckiem, wybrałem jazdę ze stałą prędkością 100 km. Auto szczęśliwie dojechało, chwała BMW, po czym zostało sprzedane w tym stanie. Co ja mam myśleć o wymianie oleju w skrzyni? Myślę, że był problem z chłodzeniem oleju. Brawo ty, no właśnie, z chłodzeniem oleju. Tyle tylko, że niby czemu nowy działający wiatrak. Nie rozumiem tego, przecież dynamiczna wymiana trwa parę godzin, wszystko idzie pod ciśnieniem. Czemu był problem z tym olejem?
No ja nie wiem, czy było robione, czy była dynamiczna, czy nie dynamiczna. Generalnie 300 tysięcy kilometrów, człowieku, bez wymiany oleju, później wymieniłeś olej, zrobiłeś jeszcze 50, nawet jeżeli była to robiona dynamiczna wymiana i śruby, i filtry, i wszystko, to być może chłodnica z przodu była zapchana i pierwsza zaczęła przegrzewać się skrzynia biegów, a dopiero później zaczął się przegrzewać silnik, ale po prostu no, nie doszedłeś do silnika, bo skrzynia zaczęła się przegrzewać. Przejechałeś 50 tysięcy kilometrów od wymiany oleju i chcesz mi powiedzieć, że to jest wina wymiany oleju? Po 50 tysiącach kilometrów czepiałbyś się, że to jest wina wymiany oleju? No nie róbmy sobie jaj. To tak jakbyś kupił buty, przechodził w nich 2 lata, po 2 latach zrobił ci się odcisk i byś powiedział, że to jest wina butów, bo są niedotarte, są złe, za twarde i po 2 latach to jest wina butów, że masz odcisk. No nie róbmy sobie jaj. 300 tysięcy kilometrów i wymienił olej, po 50 tysiącach no, były jakieś tam problemy. No pojawia się pytanie, czy układ chłodzenia był niesprawny. I to jest to, co mówiłem też wcześniej. Być może skrzynia złapała 120 stopni, ale ponieważ jest zużyta, to przy tych 120 stopniach coś już delikatnie ślizgało. Były poślizgi, temperatura przez to jeszcze więcej rosła. No pewnie były jakieś kody błędów też, no ale samochód jechał, dojechał do końca. Jak sam stwierdziłeś, problem był z chłodzeniem, a nie z tym, że 50 tysięcy kilometrów wcześniej wymieniłeś olej. No nie róbmy sobie jaj. Co sądzisz o jakościach oleju marki Manol w automatycznych skrzyniach biegów 5 HP? Nie stosuję Manola z racji na cenę, patrząc tak ogólnie, raczej jest to budżetowy olej do skrzyni 5 HP. Wymieniaj na Manola, jeżeli chcesz, byleś wymieniał często, byle w tej skrzyni biegów olej był czysty. Co najwyżej zrób płukanie skrzyni biegów, nawet już detergentem czy czymś inaczej. Wymień 2 razy na Manola, żeby ten olej był w miarę czysty. Później ewentualnie przepłucz skrzynię, jeżeli wcześniej nie był olej wymieniany, dolej jakiegoś detergentu płuczącego, żeby te zanieczyszczenia wypłukać. I jeździ na tym Manolu, albo po prostu no wymień nawet na Manola, żeby był olej czysty i niech ten Manol nawet tam będzie, ale czysty, no, no i tyle, byle olej był czysty i wymieniaj go często. Wcześniej u góry w komentarzach jest któryś komentarz wymieniany co, tak już nie pamiętam, Volvo co 15 tysięcy km, olej Yasol D3 do Volvo, obstawiam, że on nawet normy nie ma do tej skrzyni biegów, chyba tak mi się wydaje i też jeździ, bo jest często wymieniany, a ta skrzynia na każdym oleju by pojechała, byle był czysty. Sugerowanie się fikcją filmową, że każdy kłamie, to znaczy, że ma się mocne oderwanie od rzeczywistości. A w mojej rzeczywistości, gdzie ludzie nie kłamią, ja też tego nie robię. Nie wymieniałem oleju w skrzyni biegów mojego auta, 6-biegowy Tiptronic przez 9 lat i z tego, co mi wiadomo, poprzedni właściciel też tego nie robił. Także auto ma 13 lat, 320 tysięcy km i skrzynia chodzi, powiedziałbym, nawet lepiej niż w momencie kupna. Aksamitnie wręcz przełącza biegi, a przy agresywnym wciśnięciu pedału gazu błyskawicznie redukuje. Także opowiadanie dla mnie osobiście tych bajek, że trzeba wymieniać olej w Tiptronicach, zupełnie nie przemawia. Jak ktoś chce wydać 1,5-2 tysiące złotych w błoto, to jego sprawa, ale niech mnie do tego nie wciąga. Brawo, przejeździłeś 9 lat, auto ma 320 tysięcy kilometrów, to je teraz sprzedaj, bo się rozleci. Jeżeli skrzynia zmienia aksamitnie wręcz biegi, to dlatego, że po pierwsze jest wyjechana i są spadki ciśnień, po drugie generalnie po prostu nie trzyma ciśnień, a ponieważ nie trzyma ciśnień, to na coraz niższym ciśnieniu zmienia biegi, a jeżeli zmienia biegi na niższym ciśnieniu, to zmienia aksamitnie i niewyczuwalnie i nie ma żadnych szarpnięć. Więc ta skrzynia za niedługo ci się rozpieprzy, tym bardziej jeżeli sam zauważyłeś, że już zaczyna aksamitnie zmieniać biegi. Jeżeli zmienia biegi aksamitnie, to dlatego, że pracuje na niskich ciśnieniach. Czym dłuższa, czym delikatniejsza zmiana biegów, tym dłuższy czas prześlizgu, czyli tym jeszcze większe zużywanie się oleju, degradacja się oleju, palenie skrzyni biegów. Więc ta skrzynia za niedługo się spali. Każdy automaciarz ci powie, lepiej żeby skrzynia lekko dziubała, żeby zmiana biegów była wyczuwalna, bo jest szybka, pewna, aniżeli żeby była taka miałka, rozlazła, bo jak jest rozlazła, to skrzynia biegów się pali. Więc, moi drodzy, jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj, to ta skrzynia już się rozlatuje. Po pierwsze, bo olej jest stary, nie ma lepkości, jest jak woda i nie ma ciśnień w skrzyni biegów. Po drugie, dlatego, że skrzynia jest wychechłana, ma bluzy na wszystkich elementach, na których może mieć i olej tamtędy ucieka i są dodatkowe spadki ciśnień. Więc
Niestety, ta skrzynia biegów już się rozlatuje, kolego. Dojeździłeś do 320 tysięcy kilometrów, a za chwilę obudzisz się z ręką w nocniku. No niestety, taki jest fakt i sam to zauważyłeś. To nie to, że ja nagle coś odkryłem, to ty sam zauważyłeś i tak będzie. Następny BMW E39 2001 rok, 3 litry benzyna, skrzynia, a nie, to czytałem. Kia Optima, w przypadku wymiany oleju w skrzyni samowolnej, bo serwis tego nie przewiduje, traci gwarancję. A skąd oni ci powiedzą, że wymieniony był ten olej w skrzyni biegów? Człowieku, jak oni do tego dojdą? To musiałbyś przecinakiem odkręcać śruby i tak dalej. I zaraz po wymianie oleju musiałaby ci skrzynia biegów paść. I później musieliby zrobić analizę, badania spektrometryczne i inne, żeby stwierdzić, że tam były dwa różne typy olejów, co w przypadku skrzyni po pewnym przebiegu jest bardzo ciężkie, bo tam jest tyle syfu, ścieru i innych rzeczy, że ciężko jest stwierdzić, że tam był zalany inny olej niż powinien być, że w ogóle było coś tam robione. Więc generalnie takie mówienie, że w przypadku wymiany traci się gwarancję, to jest takie pitu-pitu, bo oni generalnie ciężko mają to udowodnić. No błagam cię. Nie ma czegoś takiego, że traci się gwarancję. Pokażcie mi zapis procedury serwisowej. Taki, taki samochód, procedura serwisowa, wydruk gdzieś tam online czy z innej platformy i wymiana oleju w skrzyni biegów skutkuje utratą gwarancji. W DSG siedmiobiegowej sprzęgła suche 0 AM, jeżeli wymienisz olej w mechatronice, będzie tak. Bo tam producent podaje, że nie wolno się tego dotykać, nie ma procedury serwisowej, nie podają... Jest litr oleju, jest podana norma olejowa, ale jest napisane, nie wymienia się oleju, jest to napisane. Jeżeli olej się wyleje, jeżeli hydraulika się rozszczelni, zabezpieczyć, odesłać do producenta. To pokażcie mi więcej takich procedur, to ja wam uwierzę, że się nie wymienia i że się straci gwarancję. W przypadku DSG tracisz gwarancję. Też wymieniałem kilkakrotnie olej statycznie, ale pytanie mam, czy w sumie nie wymieniać statycznie tylko raz, ale w interwałach razem z olejem silnikowym, czyli co 20-30 tysięcy kilometrów. Skoro samochód i tak mam w garażu, to naraz wszystko, ale tylko raz statycznie. Oczywiście mowa o cykliczności, a nie, że wpadnie mi ten pomysł raz po 100 tysiącach kilometrów. Pierwsze co, oczywiście masz rację, wymieniać statycznie, ale częściej, to jest to co mówię, utrzymywać w czystości i wymieniać sobie statycznie, tak rób jak najbardziej, ale z tą wymianą w silniku co 20-30 tysięcy kilometrów to przegiąłeś. Ja w żadnym swoim samochodzie nie wymieniam oleju rzadziej niż 15 tysięcy kilometrów, w tej chwili co 10 tysięcy kilometrów. Jak samochody dawniej jeździły na trasach, wymienialiśmy w silniku co 15 tysięcy kilometrów olej. I tego bym się trzymał, czyli wymieniaj maksymalnie co 15 w silniku, co 30 statycznie w skrzyni biegów, czyli co drugi olej silnikowy i powinno być dobrze. Aizen AW5550 przebieg 120 tysięcy, 2002 rok. Prawdopodobnie nikt nie wymieniał oleju. Zastosowałem metodę spuść, wlej, skontroluj. I tak przelałem w sumie 32 litry oleju i dopiero barwa oleju w skrzyni była akceptowalna. Generalnie, jeżeli chcemy utrzymać główne podzespoły w należytym stanie, bierzmy instrukcję obsługi, ale taką sprzed 40-50 lat i trzymajmy się interwałów wymian tam zapisanych. No, jest w tym dużo racji. No i poda 32 razy, ja pieprzę, tam 4 litry wchodzą, to 8 razy spuść, wlej, no ale... Tak jak mówiłem, dynamiczną wymianą oleju pewnie byśmy zeszli do 20 litrów, dajmy na to, ale to pokazuje, w jakim stanie była ta skrzynia, nie? Ile syfu było w środku. Mógłbyś zrobić film na temat adaptacji skrzyni, kiedy robić, dlaczego, w jaki sposób. Ja robię adaptację zawsze po wymianie oleju, tak zrobiłem w ZF5 HP, 6 HP, teraz mam 8 HP i niby ZF nie każe tego robić, ale po adaptacji chodzi lepiej. Po adaptacji chodzi ci lepiej, ponieważ wymienisz olej, zrobisz adaptację, ale gdybyś pojeździł tym samochodem, to on po tam 200-300 km tak samo zacząłby jeździć lepiej, bo by się doadoptował. Nie wiem, jak robiłeś adaptację w 5 HP, 6 HP, obstawiam, że to były BM-ki, bo w Audi nie ma czegoś takiego. 6 HP do 2004, czy 5, czy może 6 roku, już nie pamiętam dokładnie, nie ma adaptacji. Nawet tester fabryczny nie zrobi adaptacji. To jest tylko tyle, że my na przykład się nauczyliśmy kombinować, że jak przefleszujemy sterownik, to po fleszu sterownik robi sobie douczenie skrzyni biegów. Dlatego po remoncie skrzyni czasami robimy flesza, żeby skrzynia się szybko douczyła. W skrzyni 5HP 24 wiem, że było coś takiego, że wciskasz pedał gazu w podłogę, czekasz 30 sekund, włączasz zapłon, puszczasz pedał gazu, odpalasz auto i wtedy nawet było widać, że silnik wchodził na wyższe obroty.
i ewidentnie skrzynia coś robiła, bo zaczynała zmieniać biegi inaczej, szarpała i się szybko douczała. Ale to było kasowanie, z tego co ja wiem, kasowanie adaptacji takich podstawowych w silniku, a jeżeli wykasowane były adaptacje silnika, to skrzynia robiła sobie przyuczenie. Czyli w ten sposób my oszukiwaliśmy te adaptacje. W BMC adaptacje są, no to można było robić, ale w Audi nie można było robić. Jeżeli chcesz, to rób, ale przy większych przebiegach, gdzie mam samochód niepewny, nie dotykam adaptacji, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Biorę tester, patrzę na parametry, jeżdżę, sprawdzam, jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak jest źle, no to zaczynamy kombinować z adaptacjami, ale może być z tym problem. Miałem Volvo z Aizinem 55-50. Gdzieś ktoś mi powiedział, że w sumie najlepiej jest wymieniać statycznie olej w skrzyni razem z silnikowym co 9000 km. Pytanie, jaki to ma realnie sens i skutek, jeśli załóżmy robią automatem około 50 000 rocznie? No to moim zdaniem to nie ma większego sensu, co 9000 to aż za często. Robisz 50 000 rocznie, czyli jeździsz dużo, czyli rozgrzewasz skrzynię, raczej już ona pracuje w dobrych warunkach, jeżeli robi takie przebiegi, no bo wątpię, że ktoś robi ten przebieg 50 000 po 3 km jeżdżąc, no tu musiałby być listonoszem, tak? Ale to ja bym tutaj co 30 000 wymieniał olej, tak? Powiedzmy, raz na pół roku wymieniłbym olej w skrzyni biegów statycznie i pilnowałbym, żeby był czysty i tyle. Co z filtrami, które są w skrzyni jednej jeden filtr, a w niektórych po 3 filtry? Przecież ich nie wyczyścimy przelewając olej. Właśnie wyczyścimy i na wacie to pokazali. Nie wyczyścisz z elementów grubych, nierozpuszczalnych, natomiast drobny ścier, opiłki metalu, plus kwasy i cała masa szlamu, który się wytwarza w skrzyni biegów, plus brak dyspergatorów sprawia, że ten pyłek, on się skleja, tworzy gluta i zapycha filtry. Więc jeżeli wymienisz olej, to rozpuścisz tego gluta i ten glut przejdzie przez filtry, nie będzie zapychał filtrów, więc jak najbardziej wymieniać. W Kia Stinger instrukcja pisze, w instrukcji pisze, jakie normalne mają być w oleju w skrzyni, czyli jakie normy mają być w oleju w skrzyni. Firma nie ma znaczenia i jak norma się zgadza, jest gwarancja i wszystko. Starcza im faktura z wymiany z dowolnego serwisu z dynamiczną wymianą, w której pisze, czy olej ma odpowiednią normę i ile go wymieniono. Koszt miskofiltra 1000, oleju do dynamika 1000, wymiana 600 i problemu z gwarancją was o brak. Czyli no, chciałbym to potwierdzić, że faktycznie tak jest. Ja nie mam takich doświadczeń, nie mam możliwości gdzieś tam posprawdzać w kij, nie mam dojścia do procedur serwisowych. No ale gdyby tak faktycznie było, no to pokazuje normalne podejście w tym konkretnym modelu do tematu. A ktoś wcześniej pisał w kij, bodajże to też chyba było w kij, że wymiana oleju to utrata gwarancji, nie? Bo tego nie przewidują. Problemy z temperaturą Volvo w głównej mierze pochodzą od pojedynczego wentylatora chłodnicy oraz braku wskaźnika temperatury cieszy chłodzącej na zegarach. Wiatraczek często nie dawał rady w korkach i na górskich serpentynach podczas upałów. Mam na myśli 29 stopni w okolicach Żywca. A kierowca dowiadywał się o wszystkim z komunikatu na zegarach po fakcie. Po zainstalowaniu podwójnego modułu wentylatora na rynki o ciepłym klimacie problem zniknął. Testowałem w Chorwacji na serpentynach pomiędzy Szybenikiem a Cetiną podczas 37-stopniowego upału. Temperatura nie przekraczała 102 stopni Celsjusza na karskanerze. No i widzicie, no ktoś przemyślał, zastanowił się, to jest to co mówię, temperatura. I teraz może być tak, że jeden jeździ i przejeździ 300 000, a drugi 100 000 przejeździ i już skrzynia zaczyna szarpać, bo katuje właśnie w innych warunkach samochód. Witam, macie jakiś patent na sprawdzenie dwumasy w skrzyni Estronic? Samochód drży przy ruszaniu, później wszystkie biegi wchodzą normalnie. Prawdopodobnie padło ci już sprzęg, bo kolego, a nie dwumasa. Czy do skrzyni 8HP do wymiany używać oleju ZF, czy można stosować Millersa? Olej był już dwa razy wymieniony z miską przy 190-210 000 km. Kolego, dla ZF-a też ktoś produkuje olej, więc olej ZF-a nie będzie czymś nie wiadomo jakim. Obstawiam, że kto inny produkował 10 lat temu, teraz produkuje kto inny. Olej Millersa ogólnie ma bardzo dobrą renomę, jest to teoretycznie jeden z lepszych olejów na rynku, więc myślę, że spokojnie można go zalać. Masz ZDF-a, to zalej ZDF-a, byleby był oryginalny, a nie gdzieś tam rozlewany z kutra, bo takie też się zdarzają. Dwa razy tańszy niż inny, no nie może być olej ZDF-a gdzieś tam tani jak woda.
W każdym bądź razie olej wymieniony z miską przy 190 i 210 tysiącach, no to jeżeli wymieniłeś przy 190, pewnie jak kupiłeś auto, przejeździłeś 20 tysięcy, wymieniłeś znowu, to teraz myślę, że spokojnie możesz, jeżeli samochód działa dobrze, to spokojnie 40-50 tysięcy możesz przejeździć i wtedy następna wymiana. Jak najbardziej wymiana dynamiczna, potwierdzam, wymieniam olej dynamiczny i w wielu przypadkach auto o wiele lepiej jeździ. Po tej wymianie ciszej pracują, precyzyjniej przerzucają biegi, dynamiczniej przyspiesza auto. Zgłaszane przez klientów skrzynie zalewam motulem i nigdy nic się z nimi nie działo i jak na razie nic się z nimi nie dzieje. Czyli tutaj pewnie ktoś, kto wymienia oleje, o chyba mi bateria zaraz padnie, o jać, 70 minut. Czyli ktoś, kto wymienia oleje dynamicznie i nic się nie dzieje, no ale podejście obstawiam, że jest takie jak profesora Chrisa, to co wcześniej mówiłem. Popatrzą, sprawdzą, zdiagnozują. Jeżeli się nadaje do wymiany, to wymieniają. Jeżeli jest już denat, no to jak wymianą oleju chcecie uratować już padniętą skrzynię? Nie uratujecie. Nie wiem, jak jest z wymianą oleju w skrzyniach biegów wszystkich aut, natomiast posiadając Toyota Auris w książce serwisowej jest przewidziana wymiana oleju co 60 tysięcy km. Osobiście mam zdanie takie, że zawsze zmieniam oleje w skrzyni. Ten olej jest tani, do manuala wchodzi tego niewiele. Zmieniam i nie płaczę, czyli tu w manualu nawet. Ja w manualach u siebie też wymieniam olej. Ponieważ koła zębate ścierają się o siebie i skrzynia w manualu bardzo mocno się nagrzewa, olej się nagrzewa, pracuje, więc ja u siebie też wymieniam. I nie mam problemów ze zmianą biegów zimą, latem, z synchronizatorami, z niczym. Ja 4 dni temu zmieniłem olej dynamicznie, bez filtra, bo jest tylko wewnętrzny, na Transmag Z, zgodnie z manualem Mitsubishi, gdzie nie wiadomo, czy olej był kiedykolwiek wymieniany, na liczniku 272 tysiące, procedura podobna do Volvo. Spuść olej wężami przy włączonym silniku, aż będą bąbelki, ale nie dłużej niż 60 sekund, czyli zobaczcie, aż będą bąbelki, ale nie dłużej niż 60 sekund, no nie wiem, czy to jest... Bąbelki mogą być maksymalnie 60 sekund, czy nie spuszczać oleju dłużej niż przez 60 sekund? No ciężko powiedzieć, ale spuszczamy wężami. Odkręć korek, zlej pozostały olej z miski. Zakręć korek, dolej olej przez bagnet tyle, ile zlałeś przewodami i przez korek. Aha, czyli no, czyli spuszczać olej przewodami, ale nie dłużej niż 60 sekund, można zapowietrzyć, resztę spuścić korkiem, wlać nowy. Odpal auto, zlej przewodami jak na początku, dolej oleju tyle, ile zlałeś, czyli obstawiam, że tutaj ma być odwrotnie. Spuść, wlej, tak jak w Volvo, nie? Spuść przewodami i resztę spuść ewentualnie korkiem i dolej, czyli tak ja mówiłem w Volvo, bo inaczej to trochę nie miałoby sensu, ten początek nie miałby sensu. Odpal auto, zlej przewodami jak na początku, dolej tyle, ile zlałeś, powtarzaj, aż będzie czysty. Już widać, że spalanie spadło około 0,5 litra na 100 km, biegi płynnie wchodzą. Tak samo zrobiłem z takimi samymi efektami w poprzednim aucie, gdzie przebieg był podobny. Ja tutaj dodam, że w Mitsubishi niektórzy podają, bo tam jest kilka olejów można zalać i niektórzy zauważyli, rozmawiałem z facetami, którzy jeżdżą na wyprawy offroadowe, że jechały dwa takie same Mitsubishi i gdzieś tam, nie wiem gdzie to było, ale no gdzieś tam na wyprawie offroadowej takie same warunki i w jednym samochodzie skrzynia się grzała i trzeba było parę razy zrobić postój, bo gdzieś tam pokazywała na serpentynach, że się przegrzewa, a w innym samochodzie było bez problemu. No pojawia się pytanie, czy to nie jest tak, że trochę lepsze studzenie było, może właśnie dwa wentylatory, jeden wentylator, czy tak jak twierdzą właściciele, że były inne oleje, właśnie ten o wyższej troszeczkę normie i ten standardowy. Tego nie wiem, ale zauważyli taką różnicę, ale temat trzeba by było naprawdę dobrze zgłębić. Mam AW5042L, co 10 tysięcy zmieniam statycznie 3,4 litra manol JWS3309, czyli odpowiedź dla tego, kto wcześniej pytał o manola. Czy waszym zdaniem warto przejść na droższy olej i wymieniać co 60 tysięcy? Przebieg auta 440 tysięcy rocznie plus minus 30. No słuchaj, jeżeli ci ten manol wystarcza, działa i wymieniasz 110 tysięcy, to ja bym nie przechodził na lepszy, droższy olej. Na tym manolu wymieniasz go tak często, że ten manol moim zdaniem też zapewnia optymalne warunki pracy, skrzynia biegów jest czysta i masz tak, robisz i sprawdza ci się, to wymieniaj. Na pewno nie robiłbym tak, że wymieniałem co 10 tysięcy, zaleję lepszy, to teraz mogę go 5 razy rzadziej wymieniać. No to jest głupie podejście. Wiadomo, że na dobrym oleju 60 tysięcy powinno to wytrzymać, ale jeżeli ci się sprawdza, jeździ i działa, to rób tak. Bo przebieg masz 440 tysięcy. W tej skrzyni padają konwertery. I teraz nie chciałbym, żeby było tak, że przejdziesz na lepszy olej, a po prostu zbieg okoliczności, że za 20 tysięcy kilometrów padnie ci konwerter i dylematy. Boże, bo nie wymieniłem oleju i od razu konwerter mi padł. No, wiesz, no tak może być, więc
Tutaj właśnie musimy się liczyć z tym, że ja ci coś podpowiem, ty się do tego zastosujesz, a później nastąpi po prostu zbieg okoliczności, że ten konwerter przy 460 miał paść i będziesz miał do mnie pretensje. Pasuje ci co 10 tysięcy, masz taniego Manola, wymieniasz go, wymieniaj, trzymaj się, na pewno nie zaszkodzisz skrzyni biegów. Co 10 tysięcy to jest bardzo często i myślę, że aż tak to nie ma sensu i chyba wymieniałbym co 20 i też byłoby dobrze. Natomiast wymieniasz często, utrzymujesz czystości, tego się trzyma. Słuchajcie, dotarliśmy, no to tyle komentarzy, nie wiem ile tego było, ale dużo. Dotarliśmy do końca komentarzy spod tego jednego filmu. Jeżeli macie jakieś uwagi, proszę piszcie. 80 minut, długi film, mam nadzieję, że wszystkim odpowiedziałem. 65 komentarzy w sumie wybrałem, z 200. No co, ja się szykuję. Przeczytam wszystkie komentarze spod drugiego filmu o tej dynamicznej wymianie oleju. I tak samo nakręcę Q&A. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo statyczny odcinek, no ale cóż tutaj zrobię. No nie będę wstawiał fajerwerku, nie wiadomo jakich animacji, bo po prostu macie moją gębę i tyle. Mam nadzieję, że montażyści jakoś fajnie to poklecili i powstawiali tam te może komentarze czy coś, żeby było to troszeczkę lepsze. Tyle ode mnie na ten moment. Trzymajcie się. Cześć. Aha, oczywiście. Jeżeli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Wciśnij lajka, aby YouTube lepiej pozycjonował ten film. Trzymajcie się. Cześć.